tutaj w klasztorze, nie widać akurat klasztoru, bo tu pobudowali na tamce piękny film o Panu Jezusie, że i Herod mówi, to król nieba i ziemi, co za kpina, ze wstajni, bo stajęce z bydłem urodzony, co to za kpina jakaś, no widzicie Państwo, według człowieka skażonego, niedoskonałego to mało, skażonego, no to powinien w pałacu, prawda, w pałacach, powinien w pałacu Jezus Chrystus się urodzić, król nieba i ziemi, co za kpina, co za kpina. Widać taki świecki sposób myślenia, jeżeli Polaczki będą oglądać filmy amerykańskie, angielskie itp. i tamte, no to one nasiąkną, przesiąkną tym duchem diabelskim. Proszę Państwa, niech utoż samiają się z Jezusem Chrystusem. Po co one chodzą do kościoła rzymskokatolickiego? Po co one chodzą do kościoła rzymskołacińskiego? Wieją się posady nieba i ziemi. Teraz wszystko się zmieniło. Linia Mysia, świat nasiąknięty zachodem, tych pieniędzy się nacłapali, naczapali, nacapali dziady, żebracze, a Jezusicka nie chcą naśladować, mają gdzieś. I ten kościół katolicki mają gdzieś, bo kościół katolicki o Jezusie mówi, wiesz, w taki przekrętny sposób, inny po żydowsku, od tylnej strony. No ale coś mówi, dlatego mówię, jakiekolwiek uduchowienie, od czegoś trzeba zacząć, jak przyjdą świadkowie Jehowy, to dopiero początek edukacji dla was. Te uniwersytety wam nic nie dały, bo to jest takie dziadostwo, że nawet apostoł Paweł powiedział, za śmieci to uważam, wyrzucam to. I apostoł Paweł zrezygnował z faryzeństwa, z saduceuszostwa i został takim chrześcijaninem, który był też przepędzany, bo to przecież było prześladowanie, to nie było tak łatwo głosić. To trzeba było się kryć, tak jak Jezus Chrystus uciekał, gdy wiedział, że jeszcze nie wtedy, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz.